Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, w kolejnej recenzji i dzisiaj porozmawiamy sobie o książce jednego z moich ulubionych współczesnych pisarzy polskich, czyli Jakuba Małeckiego i będzie to książka Nikt nie idzie. Jeżeli jesteście ciekawi tego, co mam na temat tej książki do powiedzenia, ale ostrzegam, nie będzie to zbyt spójne, ponieważ ja mam z tą książką taki problem, że mimo że minęło już sporo czasu, odkąd skończyłam ją czytać, to nadal nie potrafię pozbierać po niej myśli. Także jeżeli jesteście na to gotowi, to zapraszam do dalszego oglądania. In the morning when I wake, and the sun is... Nikt nie idzie to najnowsza, zresztą jeszcze nie wydana książka Jakuba Małeckiego. Premiera tej książki będzie miała miejsce 31 października, czyli już całkiem niedługo. Natomiast jeżeli chodzi o sam sposób, w jaki jest pisana, ona bardzo przypomina te poprzednie książki Jakuba Małeckiego, to znaczy ja tutaj odnoszę się przede wszystkim do Rdzy, bo to jest moja ukochana książka tego autora. Nie czytałam jeszcze wszystkich, tylko tak zaznaczam. I od razu też mogę powiedzieć, że Nikt nie idzie tej książki nie przebiło, ale styl pisania jest bardzo podobny, jest tutaj ten sam. Chciałabym powiedzieć, że to jest realizm magiczny, ale tutaj nie ma absolutnie nic magicznego. To jest po prostu coś takiego charakterystycznego w stylu pisania Małeckiego, co sprawia, że te książki, takie właściwie proste historie o życiu, wydają się magiczne. Ale może po kolei. Tutaj mamy takie urywki i migawki z życia trójki przede wszystkim bohaterów, Olgi, Klemensa i Igora. Ich ścieżki oczywiście w typowy dla Małeckiego sposób w pewnym momencie się połączą. Jeżeli chodzi o samych bohaterów, to Olga jest dziewczyną, która wychowywała się w Kaliszu, natomiast przeniosła się do Warszawy na studia i już tam została. Ma taką dosyć dobrze rozwijającą się karierę, pracuje w korporacji, podróżuje, także raczej narzekać nie może. Igor to właściwie rówieśnik Olgi, oni poznali się już w dzieciństwie, mieszkali w tym samym mieście. Ważne tutaj dla tej postaci jest to, że przed laty jego brat zaginął w Japonii i sam Igor właśnie do tej Japonii teraz żywi w pewnym sensie, może to nie jest miłość, ale to jest jakaś taka chora fascynacja wywołana właśnie tym wydarzeniem z dzieciństwa. Igor studiuje japonistykę, bardzo się interesuje Japonią, przede wszystkim haiku. Jego ulubionym autorem jest Basho, zresztą właśnie tytuł tej książki pochodzi z haiku Basho. Nie jestem pewna, że tak wymawia się nazwisko tego autora, no bo jest on jednak Japończykiem. A Klemens to nie to chłopiec, nie to mężczyzna, ma on bodajże 26 czy 28 lat, natomiast jest takim dorosłym mężczyzną zamkniętym niejako w ciele chłopca. Cierpi na jakąś chorobę, nie pamiętam, czy jest tutaj dokładnie sprecyzowane, jaka to jest choroba. Wychowuje go matka samotnie, ponieważ jego ojciec zginął przed laty w katastrofie samolotu. Jest to bardzo fascynująca, bardzo ciekawa postać pod względem tego, jak on postrzega świat i również pod względem według mnie samego zakończenia, bo to zakończenie, trochę tutaj chyba sama sobie spoileruję ten swój filmik, bo wyprzedzam trochę wszystko, co chciałabym powiedzieć, ale skoro już doszłam do tego zakończenia, to oczywiście nie zdradzę Wam go, chociaż nie jest to nic wielkiego. To zakończenie jest bardzo otwarte, pozostawia bardzo duże pole do własnej interpretacji. Ja mam swoją. Napiszę Wam o niej chyba w komentarzu i oznaczę ją jako spoiler. Tak mi się wydaje, że tak zrobię. Natomiast bardzo jestem ciekawa Waszych interpretacji, także kiedy przeczytacie tę książkę, proszę Was, wróćcie do tego filmu i napiszcie mi w komentarzu, jak Wy rozumiecie to zakończenie. Tak jak wspomniałam, Nikt nie idzie składa się z takich rozsypanych wspomnień, z takich migawek z życia tej trójki bohaterów. Tutaj nie ma takiej typowej osi fabularnej. Ta książka nie prowadzi z punktu A do punktu B, właściwie nie prowadzi do niczego. I może tej konstrukcji fabularnej troszkę mi tutaj zabrakło, bo właśnie ta fabuła była po prostu przegenialna w Rdzy, to znaczy tam wszystko się fantastycznie na koniec zazębiało. Tutaj tego nie ma, tutaj jest to takie właśnie nie do końca połączone. W ogóle Małecki nie daje tutaj żadnych odpowiedzi tak naprawdę. Wszystko pozostawia czytelnikowi, wszystko jest takie niedopowiedziane, rozmyte, oniryczne w jakimś sensie i to również jest piękne, do mnie ten styl bardzo przemawia. Ale jednak w Rdzy zagrało mi to bardziej, bo w Rdzy to wszystko miało jakiś taki wspólny koniec, powiedzmy. Tutaj tego nie ma, tutaj mi troszkę tego zabrakło. Natomiast nadal jest to książka, która przepięknie opisuje ludzkie emocje, która opisuje tak naprawdę sprawy, które mogą się odnieść do każdego człowieka, bo to są bardzo przyziemne rzeczy, takie jak potrzeba akceptacji, takie jak powiedzmy niespełnione marzenie rodzica, które stara się przełożyć na swoje dziecko, takie jak problemy właśnie samotnej matki, która wychowuje niepełnosprawne w dodatku dziecko. Trudna miłość także, bo tutaj i taki wątek się pojawia, także to są takie bardzo, bardzo ludzkie, bardzo dobrze, myślę, że większości ludzi znane emocje, natomiast one opisane są w niesamowicie subtelny, w niesamowicie piękny sposób. No ale jeżeli znacie inne książki Jakuba Małeckiego, to doskonale wiecie, jak ten autor pisze i jak potrafi uderzyć w odpowiednie struny w człowieku, żeby trafić po prostu do niego w 100%. Ja bym Nikt nie idzie trochę porównała do Mikrotyków Pablo Pavo, ponieważ tamtą książką zachwycają się wszyscy. Mikrotyki są zresztą nominowane chyba do każdej możliwej nagrody w Polsce. Natomiast ja nie do końca rozumiem ten zachwyt, bo tam również właśnie ta książka złożona jest z takich opowiadań o Warszawie, też z takich właśnie migawek życia bohaterów, które nie do końca się w jakikolwiek sposób ze sobą łączą. I brakuje mi tam tego,
co znalazłam właśnie w Nikt nie idzie, to znaczy tego stylu, tego grania na emocjach, tego trafienia idealnie w punkt. Także, nie wiem, wydaje mi się, że te książki mogą być w jakiś sposób do siebie podobne, natomiast Nikt nie idzie jest według mnie o wiele lepsze. I warto też tutaj wspomnieć, że Małecki w swoich książkach często skupia się na małych miejscowościach, na polskiej wsi i odnosi się w jakiś sposób do wojny. Tutaj natomiast tego nie ma. Tutaj akcja rozgrywa się przede wszystkim w Warszawie, trochę w Kaliszu, ale nie ma właśnie tego motywu małej polskiej wsi, nie ma motywu II wojny światowej. Są to proste historie o życiu, proste, ale napisane w przepiękny, przejmujący sposób. To jest książka, która jest napisana w tak niesamowicie delikatny sposób, w tak niesamowicie piękny, że naprawdę ciężko jest się od niej oderwać, ją trzeba smakować. Ja ją akurat przeczytałam na raz, dlatego że miałam 9-godzinne opóźnienie lotu, ale to też dlatego, że no po pierwsze chciałam jakoś zabić czas, trochę źle to w tym momencie brzmi, ale też od tej książki po prostu nie mogłam się oderwać, mimo że wolałabym sobie ją chyba smakować w pewnym sensie, dawkować, wiecie, czerpać taką przyjemność z jej czytania. Ale myślę, że to, że przeczytałam ją naraz, pomogło mi jeszcze mocniej wczuć się w bohaterów, jeszcze mocniej jakby przeżywać te emocje razem z nimi. To opóźnienie nie wyszło mi na złe. Myślę, że dzięki temu przeżyłam tę książkę jeszcze mocniej. To taka książka idealna na jesienne wieczory. Melancholijna, subtelna, delikatna, która opowiada o utraconych szansach, o samotności, o niespełnionej miłości, ale także o wielu innych takich naprawdę ludzkich emocjach, o których nikt nie potrafi pisać tak jak Jakub Małecki. Nikt nie idzie jak na razie jest moją drugą ulubioną książką tego autora. Wam ją oczywiście bardzo, bardzo gorąco polecam. Za możliwość przeczytania tej książki tak długo przed premierą, bo właściwie prawie 2 miesiące przed premierą, o ile nawet nie więcej, miałam już okazję ją przeczytać, także za tę możliwość bardzo gorąco dziękuję wydawnictwu Sine Qua Non. Czekajcie na 31 października, zapiszcie sobie ten w kalendarzu, bo Jakub Małecki to jest naprawdę według mnie jeden z najlepszych współczesnych polskich pisarzy i jeżeli jeszcze nie znacie jego twórczości, to koniecznie musicie to zmienić. Ode mnie dzisiaj na tyle. Tak jak mówiłam, nie do końca jest to recenzja, może bardziej taka luźna pogadanka, ale to dlatego, że Jakub Małecki, jego książki wywołują we mnie takie emocje, że ja po prostu nie potrafię o nich opowiadać tak, żeby niczego tutaj nie popsuć. Po prostu nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić Was do sięgnięcia po te książki i przekonania się samemu na własnej skórze, co w nich takiego jest, że tak ciężko się o nich mówi. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!